A może jeszcze raz się przejdziesz, ja tę zapowiedź powiem. Zostałam wypuszczona właściwie. Więc teraz być może będziesz się rumieniła albo nie. Ja to sobie tak wymyśliłam, że ty tam się pojawiasz, powoli tym swoim wężowym krokiem się zbliżasz, a ja wtedy mówię do wszystkich mężczyzn, że proszę się mocno trzymać krzeseł albo dłoni swoich narzeczonych, bo zaraz będzie kobieta, która już od tylu lat nas elektryzuje z seksapilem na scenie, witalnością, talentem, urodą, jakąś tajemnicą wewnętrzną, a jednocześnie prostolinijnością i odwagą w mówieniu pewnych rzeczy. Masz tyle sprzeczności, że to jest nieprawdopodobne zupełnie w jednej drobnej kobiecie. Ciężkie życie. Pojawiłaś się tutaj, Koro, aby mówić o swojej najnowszej płycie. Może tutaj będzie dobrze widać. To jest bardzo piękna płyta, świetnie fotografowana, tonąca w kwiatach. Wiesz, myślałam, że być może będziesz w korze drzew, Koro, a ty w kwiatach. No jestem tą korą, więc już może wystarczy, a kwiaty to jednak jest taki piękny dodatek do drzewa. I to jest przedłużenie twojej miłości do natury. Dla ciebie przecież drzewa są Bogiem. Owszem, ale trudno jest właściwie drzewo wystylizować i przedstawić. Natomiast kwiat jest bliższy jest kobiecie, bliższy jest temu, o czym piszę. Przemija szybko, tak jak my przemijamy, a drzewo jest wieczne. Drzewo ma 1000 lat, a kwiat jak my. A co dopiero motyl? No właśnie, ale ma ponoć inne niesłychane zalety. Może motyle szybciej i bardziej intensywnie czują to, co czują. Ja bym tego życzyła motylom. Kocham motyle też, podziwiam, bo są rzeczywiście piękne, ale jednak kwiaty są mi bliższe. Ta płyta nosi tytuł Łóżko. I oczywiście pierwsze skojarzenie to jest kora, łóżko, wiadomo. Albo nie wiadomo, bo tak właściwie nie wiadomo. Także ja wyczytałam nawet w prasie i podłączyłam to pod moje pismo dementi, że łóżko to jest początek tryptyku, bo gdzieś tak w okolicach marca będzie album Stół, a latem 12 krzeseł. To prawda? No to jest taki ładny żart. Nie, jeszcze nie wiem, jaka będzie następna płyta. To jest jeszcze w dalszym ciągu poród. To znaczy jakby już pierwszy poród mam za sobą, ale to jest jakaś taka wielofazowy poród i na razie nie myślę o następnej płycie, bo to jest ogromny wysiłek. Ogromny wysiłek jest napisać płytę, nagrać płytę, a już największy to jest ją wypromować. No właśnie, teraz przecież przyszły, ja nie wiem, czy są ciężkie czasy, bo z jednej strony ciężkie. Ale ciężkie, powiedzmy, o co chodzi. Artysta, kobieta artystka w twoim przypadku zamienia się w taką machinę, która musi bez przerwy działać, być aktywna, udzielać wywiadów do prasy, w mediach i tak dalej. Czyli od rana do nocy jest jakaś taka pogoń za pokazaniem się. I to ci odpowiada? Nie, to mi w ogóle nie odpowiada, ale ja jestem bardzo subordynowana, wiem, że tak trzeba, ponieważ jest nasza rzeczywistość jest zupełnie inna niż ta, którą kiedyś mieliśmy. Ja zawsze mówię, że kiedyś pstryknęłam palcem i kilkadziesiąt tysięcy ludzi codziennie miałam na koncertach, a płyty mogły się sprzedawać w milionach egzemplarzy, tylko nie było ich jak drukować i tłoczyć. Natomiast dzisiaj sytuacja jest inna, jest bardzo dużo muzyki na rynku, różnorakiej. Oprócz tej muzyki, która kiedyś była jakby tą jedyną odskocznią dla człowieka miłą w tej szarzyźnie, jest jednak inna rzeczywistość, bardzo kolorowa i jest niesłychanie dużo atrakcji. W związku z tym rzeczywiście każdy z nas, każdy, musi dotrzeć i żeby dotrzeć do słuchacza trzeba wykonać bardzo dużo pracy. Ale ty jesteś przy okazji promocji, powiem, mistrzynią moim zdaniem w tak zwanym interesie rodzinnym, family business, tak to się ładnie nazywa, bo popatrz, jedna płyta, a tak, były mąż, Marek Jackowski, który dalej przecież cały czas z tobą pracuje, Kamil Sipowicz, twój partner od lat, który współpracuje, synowie, nie wiem czy we dwójkę, czy tylko tak, jeden? Obaj. Obaj synowie robią grafikę i właściwie cała ta wizualna strona jest to ich praca. No to jest niesamowite. To jest niesamowite. Tak. Chciałoby się zapytać, jak ty to robisz? Przyjaciele, którzy przyjeżdżają i przewożą ze sobą
różnych obcokrajowców do naszego domu, jak oni tak jeszcze przejdą, jeszcze zobaczą nasze obrazy i te inne jeszcze rzeczy. Wspólnie malowane obrazy. Dom artystów. I rzeczywiście z podziwem, dlatego że wydaje mi się, że to jest cudowny sposób na życie, bo jest nienudny i naprawdę jest to... Alicja, ty wiesz, tutaj siedzą panowie i doskonale, zresztą mężczyźni to chyba szczególnie uwielbiają nic nie robić, tylko być artystami. A my kobiety tak od niedawna dopiero za nimi tak powolutku, ale jakżeż skutecznie. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś o meblu, łóżko, ponieważ właściwie nadałaś mówieniu o tym jakiś taki dodatkowy sens. I właściwie najlepiej będzie, jak ty powiesz, czym jest dla ciebie łóżko, czym jest dla ciebie stół. Potraktowałam to, odeszłam od przedmiotu i potraktowałam to jako obszary, ponieważ to są przedmioty, z którymi my się stykamy i właściwie zapominamy o tym, czym one są tak naprawdę. I potraktowałam to jako obszar, na którym właściwie dzieje się całe nasze życie. Wręcz powiedziałam, że przecież w teatrze często jest tak, że wystawia się łóżko i na tym łóżku właściwie można odegrać całe życie ze wszystkimi zlotami, upadkami, ze szczęściem, z płaczem, z narodzinami i z odejściem do nicości. Także jest to niesłychanie ważny przedmiot, niesłychanie ważny obszar. Dodaję oczywiście, ponieważ piosenka jest pewnym skrótem, jest to jednak utwór poetycki, a ja jeszcze mówię. W związku z tym zwracam uwagę na to, jaki to jest niesłychanie ważny jednak przedmiot, w nim odpoczywamy i powinniśmy zwracać szczególną uwagę. Tu wręcz odniosę się do bioenergoterapeutów, do różdżkarzy i to jest niesłychanie ważne, gdzie jest łóżko, czy ono jest na północ, czy na południe, czy ja jestem bardzo na to wrażliwa i rzeczywiście każde złe ułożenie mnie wykańcza. A ze stołem tak samo jest? Stół to jest jeszcze inna, jeszcze inny przedmiot, do niego dojdziemy. I jeszcze oczywiście mówię o tym, co się w tym łóżku dzieje, bo oczywiście można być w łóżku samotnym, można w łóżku być razem, ale myślę, że tak samo bolesne jest w łóżku samotność, jak i bycie wspólne w łóżku, kiedy ludzie się na przykład nie lubią. Właśnie samotność. Ja bym troszeczkę została przy tym słowie, ponieważ ono moim zdaniem przewija się tutaj kilka razy i to w różnych kontekstach. Mówisz o samotności we dwoje, o samotności na wyciągnięcie ręki. To jest już, to jest coś, co może zauważyć osoba, która doszła do takiego stanu, kiedy właściwie odpowiedziała sobie na większość pytań. I ja ciebie chciałam zapytać, czy ty czujesz, że jesteś w takiej harmonii wewnętrznej ze sobą, że znasz odpowiedzi na wszystkie pytania ważne? Znać odpowiedź to jeszcze nie jest chyba pełnia szczęścia. Natomiast czuć się w tych odpowiedziach rzeczywiście na właściwym miejscu, to jest właśnie to, o co chyba w życiu chodzi. Więc z tym szczęściem to jest tak, że jest chyba się rzeczywiście szczęśliwym od czasu do czasu. Ja tutaj może siebie zacytuję też z piosenki pod tytułem Tęcza. Śpiewam między innymi o szczęściu w ten sposób, że szczęście to słowo, co spadło z księżyca, nie zna przyczyny i nie dba o skutki. Jest między nami, lecz tylko przez chwilę, ma naturę wiatru i jak wiatr umyka. Proszę, mamy tutaj poetkę, która potrafi reagować na wszystko. A propos zresztą poezji, ja myślę, że niejednokrotnie ciebie pytają dziennikarze o to, bo wydaje się, że wszystko robisz z łatwością. Co jest dla ciebie najtrudniejsze? Pisanie, mówienie, tańczenie na scenie, śpiewanie, bycie nigdzie poza wzrokiem ludzkim? To znaczy nie będę mówiła o prozaicznych czynnościach, które są rzeczywiście dla mnie proste, bo jestem niesłychanie zorganizowana, ale jeżeli chodzi o to spektrum artystyczne, to najbardziej lubię być na scenie, ale na koncertach. Jeżeli chodzi o... Potem jest studio, ale już po akcie twórczym, powiedzmy to tak górnolotnie. Rzeczywiście pisanie jest... O pisaniu można mówić różnie. Czasami jest to pisanie przyjemne, a czasami jest bardzo żmudne. W ogóle pisanie jest żmudne, dlatego że ja przykładam niesłychaną wagę do słowa i pewnego rodzaju logiki i nośnika, różnego nośnika, które te słowa ze sobą niosą i osobno, i w konfiguracji, i w piosence.
Także dużo nad tym pracuję. Natomiast co jest, mogę nie, powiedzieć coś o tej płycie, dlatego że pisałam ją 2,5 tygodnia. Pojechałam do Krakowa i pisałam ją w niesłychanym jakimś szczęściu i nie powiedziałabym, że euforii, ale to tak jakby, tak czułam się, jakbym była przekaźnikiem, to znaczy byłam niesłychanie skoncentrowana, kompletnie wyizolowana, bardzo zorganizowana. I to wszystko razem jakoś tak, piosenka za piosenką, nie powiem, że dzień po dniu, bo napisałam piosenek 8, a pisałam 2,5 tygodnia, więc łatwo jest przeliczyć, że wypada to, powiedzmy sobie, przynajmniej po 2-3 dni na piosenkę. A powiedz, jak długo pisałaś tę piosenkę, którą teraz usłyszymy? Po prostu bądź. Bardzo mi się podoba. Patrz. Patrz, to jest takie... A z kolei Po prostu bądź to jest jeszcze inna historia, bo to jest nasza epka, która się ukazała rok temu i dwie piosenki z tej epki weszły na naszą płytę, bo to rzeczywiście w tej chwili stanowi całość, a cała epka powstała rzeczywiście tak, że po prostu popłynęło bez żadnej żmudnej pracy. I dlatego między innymi chcieliśmy ją nagrać, bo takie rzeczy powinno się cenić. Tak, za chwilę docenimy piosenkę, którą Kora, już wiemy jak stworzyła, po prostu bądź, oczywiście dla Kamila, tak? Nie wiadomo, tajemnicza Kora i po prostu bądź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Będzie kochać.